Stań tam sobie, jak możesz. Poczekaj, poczekaj. Byś mi powiedział o tym, co to jest. Jak to zrozumieć? Jak ty to widzisz? Tam bliżej i pokaż mi co tam jest. Co tu jest? Co to jest? Opowiedz mi co to jest. To jest napis, nie? Funk. I tam jest chleb, co się opieka na ogniu. A to jest jakaś wizja twoja, piekła, czy co to jest? Nie, to jest niby taka metafora, że niby ogień. Jest niebie taki symbolika, że to jest niebie zło, że to spali, nie? I to jest właśnie taki odwrotny ten sens, że on się na tym opada i jest w porządku, nie? I pod alkoholu, nie? I kiedy to zrobiłeś? To? No, możesz tam stanąć no, bliżej tego, żeby... Nie, nie, kiedy... Kiedy to zrobiłeś? Powiedz mi, jak to robiłeś? Jak miałeś tak po prostu wizję w nocy, czy w dzień, czy... Nie, wyszedłem chyba z pracy, włączyłem muzykę i... nie zrobiłem tutaj jedną kreskę i... A skąd miałeś farbki? No, z domu robiłem. Czyli zaplanowałeś to wcześniej, tak? No, ja to planowałem na kurtki tej farby, nie? Bo tutaj kurtki są... Chodź tutaj bliżej, bo tam lepsze światło będzie, żeby coś było z tego widać. Kurtkę zrobiłeś taką, tak? Mhm. Czyli zacząłeś to, najpierw na kurtce malowałeś, tak? No, ja kupiłem takie różne rodzaje tych farb, mieli takie mazaki i wszystko próbowałem, co na to pójdzie, nie? Pokaż się, popatrz na mnie. Żeby coś dobrego, pięknie zrobię. Cover z tego. Super. Czyli najpierw zrobiłeś to farbkami. Farbkami, mazakami na blach i na szkło obojętnie, co po prostu oglądałem takie, co nie zmywałem i próbowałem jak to wycimy, nie, na tym materiale. I zaplełem to takim sprayem, co jest dla dzieci do szkoły, taki spray, co klei, nie. On nie jest taki bardzo mocny, ale jakkolwiek deszcz to nie zmywał, to wystarczy, nie. Bo jeśli naklej na to jest, to nie mówię, i się nie zmieniło. Czyli, rozumiem, czyli możesz na tym po deszczu chodzić normalnie, tak? Okej, okay, super. No i co tutaj jest? Trup jakiś z tym, czaszka z papierosem zębak? To też nie wiedziałem, co będę robił. Co to znaczy? To jest w niebie... Tak, to jest w niebie... Twarz pokaż. Okej. Dobra. To jest niby taki antykonsum. Antykonsum. Co to znaczy? Anty co? Antykonsum. Nie wiem, nie wiem, nie rozumiem. Antykonsum. Że po prostu ktoś ma w życiu priorytet tylko pieniądze i rzeczy, nie? To jest niby taki pokazuje na to, że... To jest przeciwko nie, temu, tak? No, a ty... Nie, że przeciwko, ale taki... A dla ciebie co jest najważniejsze w życiu? Dla mnie najważniejsze? Teraz nie wiem, że to myśli, że ci dla mnie jak prezent i tak ogólnie. Nie no, dla ciebie, jak ty jesteś, może dla innych ludzi są ważne pieniądze, że pracują na taką kasę, a co jest dla ciebie ważne? Czyli ty też security po prostu chcesz, żeby było wszystko, żebyś miał pieniądze, nie? Bo jak będziesz miał pieniądze, to będziesz mógł robić co chcesz. No tak, no tak, tylko że to nie jest tak łatwo się do tego dostać, bo za dzień na tym nie zarobię i muszę coś jeść, to muszę gdzieś między tym do pracy, nie? I to już jest taka bariera. Marek. Marek, jestem tutaj w tej chwili. Marek, no. Jestem z Martinem. Ja jestem na zewnątrz, na schodach.
No to, to wejdź do tyłem i wejdź na górę do nas, do pokoju z tyłu. Dobra? Fajnie, fajnie. Dobra, na górę? Tak, na górę, no. Marek idzie, Marek ten z AI dla ciebie. To zaraz sobie z nim sam pogadasz. Poczekaj. Nie odchodź, ja tylko cię przedstawię, żebyś... Marek, jesteśmy z tyłu w tylnym pokoju. Weź po schodach do góry. Z tyłu w pokoju jesteśmy. Dobra, już cię słyszę. Cześć, bro. Marek. Cześć. Ja jestem Tomek, to ja czuję się niepotrzebny. Będziemy malować ten pokój. Goście mi daje drugi pokój mały. Przeniesiesz to wszystko, a my tu wszystko wyczyścimy, pomalujemy i tak dalej. To jest Marek. Słuchaj.